Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo imieniem Aleksandra Labudy w Bolszewie odbyły się warsztaty słowa pod kierunkiem Jakoba Munsteina, młodego poety i blogera, autora książki wiedeńskiej High Life oraz Studium Przypadku. Uczestnikami spotkania byli uczniowie wraz z opiekunami z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie i Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie oraz młodzi dziennikarze z Gazetki Szkolnej GIM News. Łącznie 52 osoby. Spotkanie było możliwe dzięki udanej współpracy bolszewskiej placówki z agencją Autograf. Poeta przede wszystkim mówił o sobie, o swojej pracy twórczej, o swoich osiągnięciach. Tak w ramach warsztatów było to prowadzone, aby przybliżyć tą i sylwetkę, i jego twórczość. Jakoby Munstein nie ukrywa, że wszystkie jego wiersze zawierają motywy obsesji, cierpienia, samotności, a nawet śmierci bliskich osób. Przedstawił zebranym uczniom swój najnowszy tomik poezji zatytułowany Studium Przypadku, który składa się z 39 wierszy podzielonych na dwie części. Piosenka o witaminach i minerałach oraz czarne nad i pod głowami pole. Jego wiersze przetłumaczono na wiele języków, m.in. na francuski, angielski, hebrajski oraz norweski.